Fundacja Bukowińska Bratnia Pomoc była realizatorem projektu pod nazwą Powrót do Korzeni – Śladami naszych ojców na Bukowinę. W lubańskim Trecie odbyło się podsumowanie tego przedsięwzięcia połączone z promocją książki zatytułowanej Bukowina ocalona od zapomnienia. Bieżący dla Fundacji był okresem o szczególnym znaczeniu. Mianowicie w styczniu bieżącego roku Fundacja opracowała projekt w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego nazwa brzmi Powrót do korzeni śladami naszych ojców na Bukowinie. Inspiracją do opracowania przedmiotowego projektu była moja i nie tylko moja obawa, że pamięć ludzka jest zawodna i z biegiem lat umykają zmienione zdarzenia, fakty, historie. Wszystko ulega zapomnieniu. Przygotowując kilka lat temu program artystyczny dla naszego zespołu Echo Bukowiny z okazji Święta Niepodległości, natknąłem się na cenną uwagę, jakże aktualną do dzisiaj. Mianowicie, jak brzmiała wypowiedź naszego wodza Józefa Piłsudskiego? Otóż on wypowiedział następującą maksymę. Cytuję, naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. I myśl ta stała się przełomowym momentem, by coś zrobić i nie utracić szacunku wobec teraźniejszości i przyszłości. W uroczystości uczestniczył również senator Jan Michalski. W czasie, jakby pewnie ksiądz powiedział, oktawy Bożego Narodzenia, pamiętamy czy przypominamy sobie zdarzenia szczególnie z dzieciństwa, smaki, zapachy i obrazy. I myślę, że to dzisiejsze wydarzenie, to wspomnienie Bukowiny wpisuje się właśnie w taki klimat Bożego Narodzenia, gdzie łączymy się z myślami, z tym obszarem, który jest nam drogi, szczególnie wspomnieniami właśnie młodości, dzieciństwa. Wszyscy, którzy wywodzą się z Bukowiny, którzy byli na Bukowinie, mieli okazję Bukowinę widzieć i dotykać, wiedzą, jak piękna to jest kraina i jak wiele pięknych wspomnień może być łączonych z tamtym czasem, z tamtą ziemią. Działalność fundacji wspierają władze miasta. Staliście się Państwo elementem pięknego pejzażu naszego miasta. Trudno sobie wyobrazić miasto Lubań bez Bukowińczyków i bez waszego dziedzictwa, które tak wspaniale pielęgnujecie. Chciałbym Państwu pogratulować tego, że udało wam się przez ten rok tak wiele dla miasta zrobić. Ja tylko przypomnę pokrótce, że dzięki Państwu mieliśmy możliwość kolędować wśród Bukowińczyków już dwukrotnie. Na początku tego roku, mijającego 2013 i pod koniec tego roku, kiedy to na lubańskim rynku trwały jarmarki bożonarodzeniowe. Za Państwa sprawą odbyła się w Muzeum Regionalnym również konferencja historyczno-kulturalna, można powiedzieć etnograficzna, gdzie pokazywaliśmy też w obecności Pana Senatora piękno Bukowiny i to, co Państwo jakby z tej Bukowiny tutaj do Lubania przywieźli.
Teraz mamy podsumowanie projektu, który udał się Państwu i za to gratuluję. Mam i wierzę, że ten projekt, który kończy się książką, pozwoli to całe dziedzictwo Bukowiny zachować w pamięci nie tylko Państwa, ale najbliższych lubaniaków i w naszych sercach. Podtrzymywanie tradycji bukowińskich oraz zainteresowanie mieszkańców Lubania oraz powiatu lubańskiego dziejami i twórczością bukowińczyków to główne cele fundacji, a projekt pod nazwą Powrót do korzeni – śladami naszych ojców na Bukowinę członkowie fundacji realizowali od połowy 2013 roku. W styczniu nadarzyła się okazja, Ministerstwo Kultury i Sztuki zaproponowało organizacjom pozarządowym zajęcie się sprawą właśnie w dziedzinie kultury, między innymi o tematyce mniejszości narodowych, w ogóle tradycji i tak dalej. No i w związku z tym opracowaliśmy w styczniu tego roku projekt, który został w maju przyjęty, jeszcze wcześniej zaakceptowany formalnie, że się nadaje do rozpatrywania i w maju dostaliśmy decyzję o przyjęciu naszego projektu do realizacji przez ministerstwo. Na realizację projektu Fundacja Lubańskich Bukowińczyków otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 35 tysięcy złotych z ogólnopolskiego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wniosek zajął wysokie, bo trzecie miejsce na 1490 innych projektów, które napłynęły do konkursu z terenu całej Polski. Praca przebiegała w kilku etapach. Pierwszym etapem to było zorganizowanie w czerwcu tego roku spotkania ze społeczeństwem Lubania i okolic na temat bukowińczyków, Bukowiny, na temat historii, na temat dawnej historii, na temat historii sprzed 50 paru lat, no i na temat teraźniejszości. Odbyło się to 29 czerwca. Drugim punktem to było zorganizowanie wystawy Zabytki Bukowiny, współczesnej Bukowiny i rumuńskiej i ukraińskiej. I wystawa ta zorganizowana została we wrześniu bieżącego roku. Tu przyznam, że mieliśmy problem z zorganizowaniem wystawy, jako że trudno było zdobyć odpowiednie materiały, to znaczy konkretnie chodziło o fotografie. Udało nam się dotrzeć do autorów zdjęć, którzy mieszkają i pracują w Wieliczce i stamtąd otrzymaliśmy zdjęcia piękne, które mogliśmy tutaj wydrukować i prezentować przez blisko miesiąc w Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Trzecim punktem to było uszycie, znaczy zaopatrzenie zespołu Echo Bukowiny w stroje stylizowane na wzór bukowiński. Ostatnim punktem projektu było wydanie książki pod tytułem Bukowina ocalona od zapomnienia. Książka ta jest swego rodzaju dokumentem, ale nie jest dokumentem naukowym. To jest książka pisana przez życie, przez życiorysy bohaterów tej książki i odzwierciedla te odczucia i te historie, które przeszli bukowińczycy od 1940 roku do tej pory, można powiedzieć. Bukowińczycy to Polacy, którzy przyjechali na teren dzisiejszej Polski po zakończeniu II wojny światowej z terenu Bukowiny, historycznej krainy znajdującej się na pograniczu dzisiejszej Ukrainy i Rumunii. Część z nich osiedliła się w lubańskiej dzielnicy Uniegoszcz oraz w sołectwie gminy wiejskiej Lubaj o tej samej nazwie i miejscowości Pisarzowice.